Sędzia Michał Jankowiak zakończył pierwszą połowę spotkania. Do przerwy Sokół Kaszowo remisuje ze Spartą Skarszyn 0-0. I 12:03 sędzia Michał Jankowiak rozpoczął drugą połowę spotkania. Do przerwy Sokół Kaszowo remisuje ze Spartą Skarszyn 0-0. W drużynie Sokoła w przerwie nastąpiła druga zmiana. Z boiska zszedł z numerem 23 Łukasz Matuszewski. Na murawie pojawił się z numerem 19 Wiktor Sopkowiak. I kolejna kartka żółta. Ej, Jordi, na przeloty! Futbol wykonuje Mateusz Babiarz. Minuta 1-0 dla Sokoła, strzelcem bramki Damian Baziuk, asysta Mateusza Babiarza, Sokół Kaszowo, Sparta Skarszyn 1-0.
szanowni państwo, mamy 81. minutę spotkania. Bramkę dla Kaszowa piękną główką strzelił Tomasz Kiszczak, asystę zaliczył Krystian Bielak. Sokół Kaszowa 2, Sparta Skarszyn 0. Schodzi z numerem 11, Nowy Kratkowski, wielkie brawa. Na Murawie melduje się z numerem 12, Mariusz Motydlarz. Wojska schodzi z numerem 99, Kacper Miernik, dziękujemy za grę. A na Murawie melduje się z numerem 20, Mariusz Iwanicki. Koniec meczu, Sokół Kaszowo zdobywa komplet punktów, wygrywając ze Spartą Skarszyn 2-0. Bramki dla Sokoła strzelali Damian Baziuk oraz Tomasz Kiszczak. Dziękujemy państwu za przybycie. Następny mecz w Kaszowie za 2 tygodnie o godzinie 11 w niedzielę z Zorzą Pęgów. Za tydzień jedziemy na mecz wyjazdowy do Sędzic. W sobotę o godzinie 16 zagramy w Sędzicach z Wiktorią Zachodnią. Także zapraszamy państwa na ten mecz. Nie byli tacy słabi.